Witam. Dawno nie jeździła dolna makieta, bo nie chciało mi się jej czyścić. A dzisiaj sobie pomyślałem, że sobie czyszczę codziennie jedną, tak żeby jeszcze przed urlopem lipcowym coś tutaj pojeździć sobie, bo potem mnie nie będzie na murowie prawie cały miesiąc. Także będę miał miesiąc bez makiety. Dlatego trzeba trochę sobie popuszczać. Także tu jest moje muzeum lokomotyw. Tu już dałem 3 amerykańce, mi weszły akurat. No ale to akurat one będą jeżdżące, nie? Także tam do góry jeszcze tory, tylko trzeba dać. Może jakiś tabor jeszcze coś dojdzie, to tam się da. Ale te, co są już tam w głębi, to tam właśnie będą już na stałe w muzeum. Tam akurat są parowozy. 7 parowozików. Akurat tu jest. No i tutaj mamy 3-piętrowe w ogóle. Wszystko odstawione już jako muzeum. Także tamtymi już nie będą jeżdżone. Są na chodzie, ale tymi już nie będę jeździł, bo mam ich za dużo. To jest jako stan kolekcjonerski teraz. Moje muzeum lokomotyw. Że elegancko, także takie lokomotywy już będą tylko oczy cieszyły. Na spodzie, także tutaj sobie tak siądę i sobie na nie po prostu popatrzę. Półki, samoróbki, wszystko pomalowane. Tam jest tak ciemno, ale tam jest EN69. Wersja bez pantografu. Akurat tak jak na dole. Także moje muzeum pociągów. Tutaj mam stateczne 2, Stonka i Tamara. Stateczne i tam gospodarstwo rolne, gospodarstwo takie. Krowy, barany, kury, kaczki. A tutaj mamy Jurassic Park. Taki park dla turystów. Posągi, gdzie turyści zwiedzają sobie różne dinozaury. Tak sobie wymyśliłem taką prowizoryczną, fikcyjną makietę. Tu sobie mogę usiąść ładnie, wygodnie i tabor sobie puścić. A że dawno tu nie jeździł, to także makieta poczyszczona, torowisko wyczyszczone.
składzik z autokuszetką. A tutaj się bawię najnowszym nabytkiem PKP Cargo w składzie towarowym. Nie będę dawał pauzy, to zobaczę jak będzie z tym głosem, bo mi zauważyłem zakłócenia na głosie są. Może więc po tym jak pauzę się daje, no nie wiem, zobaczymy po tym nagraniu. Bo też właśnie zauważyłem, że mam jakieś po prostu zakłócenia na głosie na tym nowym telefonie. Ale tylko podczas nagrywania filmików, bo tak to wszystko jest ok. Teraz pauzę nie będę dawał, to zobaczymy. Fajnie, że lokomotywa Roco ma mocny, fajny silnik. Jest ciężka. Także jamnik fajnie działa. Bo czepają w te ma uszkodzone zębatki na tym swoim mechanu. A jeszcze sobie puścimy na dole. Mam tory wyczyszczone.
Okej. No to na tej makiecie kończymy. Dobrze. Szyny mam wyczyszczone. To się trochę pobawimy. Jutro sobie wyczyszczę po robocie tą makietę środkową. Tutaj fajna wieża ciśnień. Tam kościółek z kapliczką. Papamobil. Farosz. I tutaj są jedyne pojazdy w skali 1,72, ponieważ chciałem mieć dać te autobusy PRL-u. Taki zrobiłem sobie prowizoryczny przystanek autobusowy ze stanowiskami różnymi i moje muzeum. Muzeum Lokomotyw. To oczy cieszy. Dobra, to kończymy. Na razie, hej.